Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam ulubieńców grudnia. To będzie bardzo mało produktów, ale na pewno, znaczy mam nadzieję, że Wam się spodobają, bo ja jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. I jeszcze jedna informacja, jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobiłam ten look, to zapraszam do mojego filmiku. Jeżeli chodzi o ulubieńców, jest ich bardzo mało. Ale za to są naprawdę świetni. Pierwszy produkt to lakier z firmy Catrice, który jak okazało się jest dostępny w naturze za niecałe 10 zł. Jest to London's Weather Forecast. Miałam już go na paznokciach kilka razy, także na pewno pamiętacie, jaki to jest kolor. I do tego ulubioną oliwką, którą używam już od 1,5 miesiąca, jest oliwka do skórek Zinglota z olejkiem jojoba i olejkiem z pestek morali. Jest bardzo fajna i wydajna, jak widzicie, bardzo mało jej zużyłam. I ona stosuje się 2 razy dziennie, ja to robię rano, znaczy przed wyjściem na uczelnię i wieczorem. I naprawdę jest bardzo fajna, kosztowała chyba 18 albo 20 zł. Jak już jesteśmy przy paznokciach, to moim ulubionym zmywaczem ostatnich 3 miesięcy, tylko zawsze zapomniałam, nie wiem czemu o nim powiedzieć, był lakier bezacetonowy Kilis. Nie śmierdzi, znaczy nie powiem, że on jakoś super pięknie pachnie, ale nie śmierdzi tak jak tradycyjne lakiery i bardzo szybciutko zmywa się nim lakier i bardzo dokładnie. Naprawdę bardzo go polecam, ja go kupiłam za 5 zł w Superfarm. Kolejna sprawa to pomadka do ust ochronna z Garniera z masłem Shea, którą dostałam od mojej wspaniałej widzki, od mojego wspaniałego widza bardziej by pasowało powiedzieć, z Niemiec, która przysłała mi lakiery i pełno innych prezentów. Ta pomadka jest świetna, bardzo ładnie nawilża usta i naprawdę tylko teraz jej używam do pielęgnacji ust. Kolejna sprawa. Mój ulubieniec to wiadomo 2 kremy, już o których Wam mówiłam, 2 kremy z Biodermy. Jeden to krem do rąk, jak widzicie już go dużo zużyłam, ale naprawdę wystarczy go użyć 2-3 razy dziennie, ręczki są pięknie nawilżone przez cały dzień. I do tego krem Bioderma Sensibio pod oczy, naprawdę super się sprawują. Mój ostatni ulubieniec to, co prawda kupiłam ten produkt 2 dni temu, ale naprawdę jest świetny i muszę Wam koniecznie o nim powiedzieć. Jest to henna w kremie do brwi i rzęs z Deli. Zrobiłam sobie hennę nią wczoraj i przepraszam Was bardzo. I robiłam również mojej siostrze. Zarówno u mnie, jak i u niej świetnie to wyszło. Naprawdę jest bardzo tania, bo kosztuje tylko 9 zł w Superfarm i 8 zł w Rossmanie i starcza na 10 aplikacji. Jest naprawdę super. I to by było z moich ulubieńców na tyle, nie ma tego jakoś specjalnie dużo. I co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Pokażę Wam malutkie zakupy, które zrobiłam. Na pewno zauważyliście, że ostatnio na moim kanale nie pojawia się aż tyle holi, bo oszczędzam kasę, a już Wam mówię na co. Chciałabym, znaczy bardzo marzę o tym, żeby kiedykolwiek kupić sobie taką bransoletkę z Apartu. Te bransoletki są z Beats Collection i ich twarzą jest oczywiście Ania Rubik. I chciałabym taką bransoletkę z takimi koralikami, granatowo, srebrno, jakimiś czarnymi, naprawdę. Albo podobną taką, albo taką. Oczywiście to się samemu robi, tak więc oczywiście mogę sobie to wybrać. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. I wiecie co, ja myślałam, że ta bransoletka będzie kosztowała pewnie tam z 300 zł. Mówię, o, to sobie pozbieram miesiąc i ją sobie kupię. A się okazało, że każdy może tą bransoletkę sobie zrobić sam z oddzielnych koralików, a jeden koralik kosztuje mniej więcej od 54 do 80 zł. To są oczywiście przykładowe koraliki. Więc jeżeli chciałabym sobie zrobić całą bransoletkę, no to podejrzewam, że może ona kosztować i 1000 zł i ponad. Na początek na pewno kupię sobie 2-3 koraliki, żeby cokolwiek na tej bransoletce mieć i tą taką, wiecie, jak gdyby bransoletkę szkielecik, ale naprawdę chciałabym sobie uzbierać, żeby zrobić całą taką bransoletkę albo chociaż, wiecie, chociaż kilka koralików. Więc mój haul jest bardzo malutki. Pierwsza rzecz to krem, który polecała Ann, a o Ann jeszcze będę dzisiaj mówić. Jest to krem pielęgnacyjny do twarzy i ciała z HIPA, znaczy z HIP. Kosztował 9 zł, ma 75 ml, ja go stosuję teraz zarówno pod makijaż, jak i na wieczór, się super spisuje, nie zapycha. Do tego kolejna tania rzecz z Rossmana to płyn z Rival de Rube Clean & Care. Jest to beztłuszczowy płyn do demakijażu oczu, ja go kupiłam teraz jest w promocji za 3 zł. Więc naprawdę bardzo opłaca się go kupić i bardzo dobrze zmywa makijaż oczu i w ogóle nie podrażnia. No jest do tego tani i wydajny, także czego więcej chcieć.
Kupiłam, jak już Wam mówiłam, tą henna z deli i jeszcze były zakupy w MAC. Jak już Wam przed chwilą mówiłam, kupiłam sobie pędzelek 217 z MAC-a do załamania i do rozcierania cieni. Jeszcze go ani razu nie używałam. Kosztował 92 zł. Do tego dokupiłam sobie paletkę cieni, znaczy samą paletkę bez cieni, bo to by był kosmos, żeby kupić 15 cieni. Kosztowała 55 zł i do tego kupiłam sobie jeden cień z MAC-a w kolorze Wedge, który nie chce wyjść z paletki. Ale gruba zbyłaś. Teraz powinny się odezwać i powiedzieć: sama jesteś gruba, ho ho ho. A wyszedł, wyszedł. Trochę wystarczy pokrzyczeć i już wychodzi. Jest to kolor Wedge. Tak on wygląda. Jest to taki jasny brąz, który bardzo mi był potrzebny. Kupiłam sobie jeszcze kilka cieni z Inglota. Między innymi, nie wiem czy widzicie, taki trochę jaśniejszy ten od Wedge, kolor z Inglota, taki szary, zielone i dwa granaty. Nie podaję Wam teraz numerków, bo o tej palecie zaraz zrobię recenzję i pokażę Wam wszystkie kolorki, podam numerki, tak więc wiecie, don't worry, wszystko będzie. I to tyle w tym filmiku. Jeżeli chodzi o kosmetyki, chciałabym Wam jeszcze polecić cztery dziewczyny, które ja ostatnio bardzo lubię oglądać. Oczywiście, to muszę dodać, ja po prostu uwielbiam oglądać filmiki Shush, Joy i Izabel i ja od swoją, że tak powiem, swoje oglądanie filmików zaczęłam od nich i darzę je ogromnym sentymentem, bardzo je lubię, uważam, że mają ogromne umiejętności i są przemiłe, ale ostatnio zaczęłam oglądać nowe dziewczyny, znaczy nowe, to nie są wcale nowe dziewczyny, bo one są mniej więcej takie jak na YouTubie, jak ja, albo troszkę krócej, ale które bardzo lubię. Pierwsza dziewczyna jest to 19an92, piękna brunetka, powiem Wam, że ja ogólnie, szczerze mówiąc, wiem, że możecie mnie teraz nienawidzić, ale ja nie lubię czarnych włosów, a ona jest po prostu dla mnie ideałem piękna. Ona jest taka śliczna, do tego jest mądra. Uwielbiam oglądać jej filmiki i zasubskrybujcie ją, bo to jest naprawdę godna uwagi dziewczyna. Szczególnie, że teraz ma średni czas, więc na pewno jak zobaczy, że dostaje pełno subskrypcji od Was komentarzy, na pewno będzie szczęśliwa. Druga dziewczyna, którą na pewno znacie, jest to Gonia Ronia. Ja ją po prostu uwielbiam. Jest takim małym freakiem, do tego jest chudziutka i po prostu taki zazdroszczona, jest taka chudziutka. Do tego, wiadomo, robi świetne hole, no jest naprawdę fenomenalna. Trzecia dziewczyna, którą bardzo lubię, to Panna Joanna Makeup. Też jest totalnym freakiem, ma świetne włosy, robi świetne make-upy, świetne recenzje, jest po prostu super. I ostatnia dziewczyna, którą chciałabym Wam przedstawić może, o tak, albo po prostu polecić, to Paula 211, tak mi się wydaje. Wszystkie dziewczynki będą wypisane, także pozdrawiam Was gorąco, mam nadzieję, że mnie oglądacie. Jak nie, to byłoby mi smutno, ale no kurde, chyba mnie oglądacie, prawda? No i zajrzyjcie do nich, naprawdę są godne uwagi, są świetne, ładne, przemiłe, przesympatyczne, wesołe i co? To by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i chciałabym Wam jeszcze podziękować za okazane mi wsparcie, bo w ciągu tych ostatnich kilku dni zebrała się na mną chmura gradowa, znaczy taka, wiecie, burzowa, z której po prostu ulewa była jak nic, ale ważne, że Wy ze mną jesteście, że Wy mnie lubicie oglądać, reszta... Nareszcie nie musi się to podobać i naprawdę dziękuję Wam bardzo. Uwielbiam Was wszystkich i buziaczki. Pa, pa!